Cześć, nazywam się Filip, jestem właścicielem palarni kawy Figa Coffee. Działamy już od 2017 roku. Mam nadzieję, że wszyscy znacie nasze kolorowe paczuszki. Palenie kawy przyszło trochę naturalnie, bym powiedział. Zaraz potem, jak wygrałem Mistrzostwa Świata w parzeniu kawy właśnie AeroPressem, pojechałem wtedy na taką wyprawę do Kolumbii. Wydaje mi się, że to było taką inspiracją czy motywacją do tego, żeby dalej się rozwijać i w sumie w miarę szybko powstała Figa, palarnia kawy i do dzisiaj sobie działamy. Mamy bardzo duży wybór, szczególnie kaw pod metody przelewowe typu AeroPress czy drip. Mamy też kawy do espresso i to są dwa rodzaje palenia, które robimy. Ale też wszystkim polecam eksperymentowanie i próbę parzenia tych kaw właśnie do metod przelewowych w ekspresach ciśnieniowych lub w kawiarkach, bo bardzo, bardzo też wychodzą ciekawie. Od ponad 10 lat prowadzę też kawiarnię Kafe Targowa we Wrocławiu, w hali targowej. Palimy jasno, dobrze i porządnie, żeby wam wszystkim smakowało, a teraz wam pokażę, jak zaparzyć AeroPress. Wiadomo, jak się jest w plenerze, no to warto mieć ze sobą szklany dzbanek, też szkło pancerne, które się nie tłucze, ale wam sugeruję, jak nie macie dostępu do takiego szkła, to wziąć po prostu zwykły kubek albo metalowy kubek. Do tego wyciśniemy kawę. Potrzebujemy smaczne kawusie. Ja tu mam, oprócz Peru, mam jeszcze kawę z Etiopii i z Ruandy. Zaparzymy teraz kawę z Etiopii. AeroPress, ten już jest taki zużyty, jest duża szansa, że to jest AeroPress, którym wygrałem Mistrzostwa Świata, więc też ma wartość sentymentalną. Potrzebujemy też filterki do AeroPressu, AWE, no i jakąś taką szpanerską czareczkę, z której będziemy pić. Potrzebujemy wodę. Wlałem tutaj wrzątku, dlatego nie musimy już tej wody podgrzewać, bo AeroPress też z miłą chęcią przyjmuje niższe temperatury. AeroPress sobie składamy tak. Tutaj mam te numerki 1, 2, 3, 4, ja składam tak mniej więcej na czwórkę. To odkręcamy. Bierzemy filterek, wkładamy filterek. Przelewamy, żeby się pozbyć papierowego smaku. Nie wiem, czy ten papierowy smak ktoś później wyczuje, ale to też przelewanie na przykład też może służyć temu, że sobie podgrzejemy naczynie. Okej, są dwa sposoby na zrobienie AeroPressu. Albo możemy go w ten sposób zaparzać, albo w taki normalny. To będziemy robić metodą odwróconą. Tutaj powiedzmy, że jest w miarę równo, bo ziemia, jak każdy wie, jest płaska. Mam tu kawę już zmieloną wcześniej. Będę się posługiwał jednostkami miary bardzo punkowymi, czyli dużo kawy, trochę wody. Zmielona jest relatywnie grubo, bym powiedział tak jak cukier, ale możecie sobie nawet zmielić grubiej, a jak chcecie to drobniej, bo zrobimy tak naprawdę na początek koncentrat, który sobie później rozcieńczymy. Mam złożony AeroPress, wsypujemy kawusie i wodospad kawy. Dużo jest tego, nie? Że od numerka 4 nasypało mi się mniej więcej do numerka 3. Taka całkiem spora, duża łyżka. Teraz co robimy, to wlewamy wodę. Pamiętajmy, że robimy koncentrat, więc tutaj dużo wody nam nie jest potrzebne. Woda, myślę, że tutaj ma około niecałe 90 stopni. Zakręcamy i mieszamy. Ja zamieszam tak, bo nie mam czym tutaj zamieszać. No i czekamy. Czekamy, powiedzmy, minutę. Jest bardzo duży zakres możliwości eksperymentowania i każdy może sobie tak naprawdę stworzyć swój sposób na robienie AeroPressu i każdy jest najlepszy. Nie? Jeśli kawa jest smaczna, to znaczy, że jest dobra receptura. Myślę, że minuta powoli mija i teraz musimy wycisnąć AeroPress. Przewracamy. Ja jeszcze lubię sobie zamieszać i przeciskamy. Nie naciskamy jakoś bardzo mocno, po prostu tak, żeby przeleciało, żeby nam to w miarę gładko szło. Okay, kawa przeciśnięta. Przez to, że to było zrobione trochę mało precyzyjnie, a wręcz bardzo nieprecyzyjnie, co ja zazwyczaj robię? Próbuję sobie takiej kawusi, czyli wlewam troszeczkę do naszego naczynia. Nie za dużo. To już jest bardzo dobre, jakby ktoś chciał to pić, ale jak dla mnie chciałbym trochę więcej kawy, słabszej, więc po prostu sobie dolewam trochę tej wody, którą przyniosłem. Mieszamy.
i próbujemy. No i to jest super kapusia i od razu dobra. Tutaj mamy dużo takich, nie, malinowo-truskawkowych, owocowych smaku. Bardzo jest wysoka słodycz, kwasowość to samo będzie w espresso czy w kawiarce, ale bardziej takie, powiedzmy, skompresowane w tym mniejszym napoju. Najważniejsze jest, żebyśmy mieli dobrą kawę, bo cały ten cyrk tutaj w parzeniu, nawet jakbyśmy mieli wagi, młynki, refraktometry, to niewiele nam to da, jeśli używamy daremnej kawy. Trzeba kupować po prostu dobrą kawę i fajnie, żeby była z waszych lokalnych palarni. No i tyle, bo inaczej, no będzie kawa dalej niedobra. Zaparzę wam kawę w kawiarce, pokażę wam, jak to się robi szybko i porządnie i smacznie. Możemy sobie wyobrazić, że było grube bajabongo, budzę się na pomoście we Wrocławiu i akurat mam przy sobie wszystko do parzenia kawy. Co potrzebuję? Przede wszystkim dobra kawa, bo wiadomo, z gówna bata nie ukręcisz. Woda. Ja już mam tutaj podgrzaną wodę z Odry, ale nie, tak naprawdę to żart, także fajna, przefiltrowana woda, już gorąca. Palniczek, na którym sobie to podgrzejemy. No i oczywiście kawiarka, to jest kawiarka na 3 osoby według włoskich standardów, więc po prostu jedna porcja dla prawdziwego Polaka. A jeszcze chciałem powiedzieć, że kawa jest już zmielona wcześniej w kawiarni, żeby nie trzeba było nosić ze sobą jakichś ciężkich młynków. Zmielona mniej więcej troszeczkę drobnie, nie tak drobno jak espresso, ale też nie tak grubo jak powiedzmy kawy do metod przelewowych. Taki powiedzmy drobniejszy cukier. Pierwsze co robimy, to wlewamy sobie wody do środka. Tutaj wlewamy zawsze poniżej tego wentyla. Po wrocławskiej wodzie z Odry można szybko pójść spać. Także nie wiem, czy nas pobudzi ta kawa. Wsypujemy do siteczka mniej więcej do pełna, powiedzmy. Przy tym rozmiarze to jest mniej więcej 15 gramów. Może być troszeczkę mniej, troszeczkę więcej. Nie ubijamy tego za żadne skarby. Po prostu chcemy, żeby było równo i ładnie. I zakręcamy. To jest gorące. Wiadomo, że w plener zawsze warto wziąć rękawicę ochronną, taką spawalniczą. Napalnik. No i teraz próbujemy to zapalić. Zapałki z koniem coś nie działają. A miałem takie tutaj z tym, z rysiem i były fajne. Jest! Teraz, co jest ważne, żeby nie trzymać tej kawy, jak nam się zaparzy za długo na ogniu. Więc co ja sobie robię, to zawsze tutaj sobie spoglądam i spokojnie sobie obserwujemy, co tutaj się wydarzy, żeby jak najszybciej ściągnąć spalnika i przelać do naczynia, z którego będziemy pić. Piękne okoliczności przyrody. Tutaj przed chwilą przepłynął sum rekordowy. Tam pan już na niego czyha. Ale co jest najciekawsze, pojawia się kawa. W normalnych warunkach ja bym powoli już skręcał ten gaz, ale jak tutaj skręcę, to nam wiatr go zdmuchnie, więc wyłączam już gaz i to już nam wszystko przeleci samo. To żeby tej kawy tam długo nie trzymać i jak najszybciej ją przelać do naszego naczynia do picia. Teraz co przynajmniej dla mnie jest ważne, to żeby kawa przestygła, żeby się nie poparzyć po prostu. Kawa gotowa, czas się napić. Mi bardzo smakuje, ja zazwyczaj nie piję takich mocnych kaw. A ta jest taka na granicy między americano a espresso. Jest super słodka, super owocowa, ma wysoką kwasowość, ale jest bardzo przyjemna i ta kwasowość nie jest taka agresywna. Kurde, no. Spoko. Czy jest kwaśna, ale jest kurdem. Ja bym ją być może jeszcze minimalnie rozcieńczył, ale jest jak taki soczek, wiesz, jak takie piwko, kurde, jak takie, nie wiem, ziołowe trochę. Nie, że jakby jeszcze ten filtr Aeropressa dołożyć, to jest takie bardzo, bardzo mi to smakuje. Bardzo spoko porównanie do takich właśnie Earl Grey'owych piwek, nie? Mm-hmm.